Hardwired. Proszę się zatrzymać, dobra, strzelam w opady, Tricjant, kurde, strzela do nas. Dobra, paralizatorem strzelam, o kurde. Dobra, dostaliśmy pozwolenie, to mogę sobie tutaj strzelać po oponach. Ej, kurde, on przeżył. Klika 003 do 00, potrzebuje dwie jednostki ruchu drogowego wsparcia. O dobra, widzę, ktoś przekroczył prędkość, tam niby tylko trzy. O kurde, jak on poleciał driftem. O, widzę, że znaleźliśmy heroinę, no to ciekawie. O, widzę, że przy niej znaleźliśmy metamfetaminę i kokainę, no to ciekawie. Nie wiem, co tak dużo ostatnio osób tutaj w GTA heroinę posiadą, no ale dobra, w sensie ogólnie narkotyki. No i siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z serii LSPDFR. Tak jak widzicie po tytule oraz po miniaturce, dzisiaj pogramy sobie grupą Speed. Ogólnie jakby ktoś nie wiedział, co to grupa Speed, to tutaj macie dokładnie tak napisane. W skrócie jest to jakiś taki wydział ruchu drogowego po prostu. No i słuchajcie, tak bez przedłużania mam dla was propozycję. Jeśli zostawicie pod tym odcinkiem standardowo 60 łapeczek w górę, to w kolejnym tygodniu pojawi się kolejny odcinek z LSPDFR. Ale mam też dla was taką inną trochę propozycję. Jeśli uda wam się wbić, a wiem, że wam się uda na spokojnie wbić 120 łapeczek w górę pod tym filmem, to w następnym odcinku pojawią się antyterroryści, czyli tam kontrterroryści. Chciałem szczerze w tym odcinku już zagrać sobie kontrterrorystami, ale był taki problem, że jak sobie tutaj klikam pod B i wzywam wsparcie na przykład SPK, czyli samodzielnego poddziału kontrterrorystycznego policji, coś takiego, albo BOA, która to jest jakaś tam też antyterroryści jacyś, tylko chyba bardziej tak przeszkoleni czy coś, nie wiem. Na kolejny odcinek się dowiem, no to po prostu mi wywala LSPDFR, jakie wzywam. Dlatego naprawię na kolejny odcinek LSPDFR i tak jak mówiłem, jeśli uda wam się wbić 120 peczy w górę pod tym filmem, to w następnym odcinku będą kontrterroryści, o których już mówiliście, no jakiś czas temu, że chcecie. No a bez przedłużania jeszcze przypominam o tym, żebyście zostawili subika na kanale oczywiście oraz wbili na naszego Discorda, zapraszam was na niego, w opisie macie linka do tego Discorda, możecie też dołączyć do Twitcha. No a bez przedłużania przechodzimy już do odcinka. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, grupa Speed i tutaj sobie mamy dzisiaj kontrolować głównie miasto, no taki mamy rewir. Oczywiście jeśli dostaniemy jakieś tutaj wyzwanko poza miasto, to będziemy tam interweniowali. Ale w dzisiejszym odcinku głównie skupiamy się nad miastem i autostradami. Dlatego ja już jeżdżę sobie tutaj kontrolować w mieście, może kogoś złapiemy jak przekroczy prędkość albo coś. No a jeśli ktoś właśnie jakiś tam przepis łamie czy coś, to zobaczycie i oczywiście go złapiemy. Dobra, ja dostałem przed chwilą wezwanie o tym, żeby spowolnić trochę ruch na autostradzie. Dokładnie chodzi o to, że po prostu musimy ich spowolnić, bo jeżdżą za szybko i właśnie zaraz to zrobimy. Nie wiem w sumie, czy można coś takiego w realu robić, no ale po prostu mamy takie zadanie, więc podjeżdżamy sobie już tutaj na miejsce. Muszę włączyć sygnały, czekać aż oni zwolnią. Widzę, akurat teraz nikt nie jedzie, o dobra, tu ktoś zwolnił. No i teraz musimy chyba na sygnałach jechać do tego miejsca. No taki standardowy kalaucik na początek, w sensie taki wiecie, nie wymagający nic. No ale zawsze coś się dzieje, dlatego teraz jedziemy. Już widzicie, trochę zwolnili tutaj. Ten jedzie chyba trochę za szybko, ale już też zwolnił. Ja w sumie już wyłączę te sygnały, bo i tak widzą, że policja jedzie, to raczej nikt nie będzie przekraczał prędkości. A tutaj widzę, że coś jest, jakiś wypadek, bo jest holownik i ten, i karetka. No nie wiem, no dobra, no to tyle. To Z595 do 00, zadanie wykonane, ja wracam dalej na służbę. Dobra, chodź za mną tutaj chłopie, bo trochę niebezpieczne na tej autostradzie. Ja może tutaj zwolnię najpierw ruch, bo widzę, że no niebezpiecznie jest tutaj. Jedzie za mną czy nie jedzie? Jedzie za mną, dobra, ja może w ogóle zatrzymam ten ruch. Jeździłem cały czas po autostradzie i w ogóle duży trafik jeździ, w sensie duże korki są, dlatego trudno kogoś złapać. I tutaj ten, ta osoba tylko w sumie 3 km na godzinę, w sensie 3 mile na godzinę przekroczyła prędkość, więc to dużo nie jest. Dobra, niech oni już normalnie sobie tutaj jeżdżą, ja podjadę bliżej do niego, żeby nie próbował uciec. No, uważajcie tutaj, dobra, dzień dobry, proszę pana. Przekroczy pan nieznacznie prędkość, dlatego poproszę pana dokumenty, prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny i ubezpieczenie pojazdu. Widzę, że pasażer się denerwuje, to oczywiście też zaraz do pasażera podejdziemy. Dobra, nazywa się Thomas Anderson, jak widzę. Ja sprawdzę na pewno jego auto tutaj w tym, w bazie danych, zaraz też tą osobę sprawdzimy, co tu się dzieje najlepszego na tej autostradzie. Dobra, może nie będę zwracał na to uwagi. Dobra, widzę, że on jest posiadaczem tego auta, w sensie auto należy do niego. I są trzy błędy z tym autem, w sensie dostał kiedyś trzy mandaty. Dobra, sprawdzimy tą osobę, czyli Thomas Anderson. Dobra, sprawdzimy go w bazie, tak jak mówiłem. Wszystko z nim jest ok. No dobra, damy go jeszcze alkomatem tutaj. Dobra, to proszę tutaj dmuchnąć. Zaraz też poprosimy o opuszczenie pojazdu tej pasażerki, bo też się denerwuje, może coś, jakieś nielegalne substancje przewozi albo coś. Widzę, że jest trochę pod wpływem alkoholu, ale nie przekraczę tej dozwolonej ilości, więc spoko. Dobra, proszę pana, proszę o opuszczenie pojazdu w celu przeszukania pana oraz pana pojazdu. No dobra, no to go przeszukujemy. Kurde, co tutaj się
dzieje, nie wiem. Zobaczcie, jak oni niebezpiecznie na tej autostradzie jeżdżą. W ogóle jakiś trafik się większy zrobił tak bardzo dużo. Dobra, widzę, że tutaj ma wszystko legalne. Jeszcze pana auto przeszukamy tak dla pewności. No więc przeszukujemy to auto. O, widzę, że znaleźliśmy heroinę w aucie i jakieś nieoznakowane kapsułki, które nie są nielegalne, ale podejrzane, oraz dużą sikierę. No to widzicie, że no niebezpieczne rzeczy przewoził. Dobra, no to jest pan aresztowany pod zarzutem posiadania heroiny w aucie. Zaraz to wszystko oczywiście wpiszemy do bazy danych. Dobra, mój partner go zaaresztuje. Ja nie wiem, co oni tutaj robią. Czy mogłaby pani może stąd sobie pojechać? Dobra, nieważne, LSPDFR. Dobra, dzień dobry, proszę pani, poproszę jeszcze pani dowód osobisty w celu sprawdzenia pani danych. Ojoj, Cheyenne Redford. Szybko wpisuję, bo trochę trudne ma nazwisko. Cheyenne Redford, coś takiego. Zobaczymy, czy jest za coś karana. Nie, wszystko z nią jest okej. Dobra, jeszcze panią przeszukamy tutaj, bo nie mamy podstaw, żeby badać panią alkomatem. W sumie tego typa zaraz obok też będziemy mogli przebadać na substancje po prostu jakieś... W sensie, czy jest pod wpływem narkotyków? O, widzę, że przy niej znaleźliśmy metamfetaminę i kokainę. No to ciekawie. Widzę, że chyba handlowali, skoro tyle tego mają. Dobra, to jest również pani zatrzymana pod zarzutem posiadania narkotyków. Pani też tutaj zrobimy test na... Co tu się dzieje na tej autostradzie? Ja zaraz będę stąd uciekał, bo widzicie, że tutaj no niebezpiecznie się robi. Dobra, to poproszę pani tak, żeby pani tutaj... Nie wiem sobie, jak wyglądają testy na narkotyki, no ale przebadamy ją. O, widzę, typ sobie lewituje, ciekawie. Dobra, i z nią jest wszystko okej. Ja panią zapraszam tutaj do radiowozu, bo trochę za duży trafik jest, żeby tutaj wzywać policję po nią. Dobra, jeszcze tego chłopa przebadamy po prostu na narkotyki, no wiecie, o co chodzi. Dobra, z nim też już wszystko okej, czyli prawdopodobnie po prostu przewozili te narkotyki. No dobra, to również jest pan aresztowany, już pana aresztowaliśmy wcześniej, to zapraszam tutaj do radiowozu. Dobra, pozamykam drzwi, żeby mi tutaj nikt tych drzwi nie pourywał, bo jednak widzicie, co tu się dzieje. Dobra, wracając do tego auto, to po prostu po te auto zadzwonimy po... no po prostu tą serwis, który się tym autem zajmie. Po prostu. Auto trafi oczywiście na policyjny parking, gdzie bardziej tak dokładnie przeszukają ten samochód. Dobra, tow truck widzę zajął się już tym pojazdem. Ja przejadę gdzieś na takie bezpieczniejsze miejsce, bo tutaj na autostradzie nie będę stał. Wpiszemy oczywiście powód aresztowania tych dwóch osób. No i zaraz wracamy dalej na służbę. Dobra, widzę tu jest w miarę tak bezpiecznie, więc tutaj się na sygnałach zatrzymam, żeby po prostu tutaj wszystko przebadać. Czemu oni wyszli z tego? Nie wiem, co tutaj się stało. Dobra, wsadzę ich jeszcze raz do tego samochodu. Dziwne te LSPDFR czasami. No i dobra, powpisujemy ich oczywiście tutaj do bazy. Dobra, to tak, Thomas Anderson. Najpierw mu tutaj damy mandat. Zobaczcie, że już był aresztowany wcześniej za niepotrzebne chyba dzwonienie na policję, z tego co wiem, w sensie na ten numer alarmowy oraz napraszanie się, cokolwiek to znaczy. Dobra, no to tworzymy tutaj mandat oczywiście za przekroczenie prędkości. No i w sumie tyle z mandatów. To jeden tylko mandat dostał. Widzę, że nie ma żadnego pozwolenia na broń, ale w sumie broni przy nim nie znaleźliśmy. No i tworzymy też tutaj powód aresztowania, no i oczywiście to jest posiadanie narkotyków. On chyba posiada tylko heroinę, a tamta kokainę i metamfetaminę, to chyba dobrze tutaj zaznaczyłem. No dobra, bo nic więcej nie zrobili, to tutaj już tworzymy nakaz aresztowania tego typa. W sensie powód aresztowania, bo już go zaaresztowaliśmy. No i ta Cheyenne, czyli ta kobieta tutaj, widzę, też miała jakieś przejazd na czerwonym świetle oraz złamane, w sensie tam zepsute światło. No i tutaj też zaznaczamy, że za posiadanie kokainy oraz metamfetaminy jest aresztowana, bo nic tam więcej nielegalnego nie mieli. Dobra, chyba dobrze wpisałem z tego, co pamiętam. Dobra, niech oni teraz, dałem już im ten mandat, niech oni w ogóle wyjdą z tego, bo wezwiemy wsparcie, po nich my oczywiście nie będziemy ich odwozili. Dobra, ja już tutaj ich wystawiłem, nie pamiętam, na czym skończyłem, co wam mówiłem, no ale zaraz przyjedzie policyjny transport pod te dwie osoby. Kurde, muszę wgrać jakiś tutaj radiowóz pod tą policję, bo to jest jedyny radiowóz, który nie jest podmieniony. Dobra, oni się zajmą tymi dwoma osobami, ja tutaj z moim tutaj partnerem siadamy do auta, no i zaraz będziemy dalej po prostu... no, sprawdzali prędkość aut na autostradzie. Dobra, dostaliśmy wezwanie, oczywiście przed chwilą mi wywaliło jeszcze GTA. No ale dostaliśmy wezwanie o tym, że jakiś samochód strasznie przekracza prędkość i po prostu musimy za nim jechać. No i po prostu, gdy tą prędkość przekroczy, to musimy go złapać. Ogólnie stałem tam wcześniej na autostradzie jakieś dobre 15 czy 20 minut i nikogo nie mogłem złapać, kto prędkość przekracza. No bo takie korki są dzisiaj, że to masakra. Dobra, teraz może kawałek na sygnałach pojadę, ale nie dźwiękowych, żeby tamten typ się po prostu nie przestraszył. A mi chodzi tylko, żeby ci z naprzeciwka zjeżdżali. Bardziej do tego kalaucu przydałby się jakiś nieoznakowany pojazd, ponieważ przy nieoznakowanym to wiecie, to już
łatwiej kogoś złapać, bo jak ktoś widzi, że policja jedzie oznakowana, to już, no wiadomo, każdy praktycznie zwalnia. Widzę, że naprawdę on szybko jedzie, skoro ja go złapać nie mogę. Włączę na chwilę sygnały w sumie, bo czemu by nie? Trochę nas wywiało poza miasto, no ale cóż, nie zrobimy. Dobra, widzę, że wymija tutaj. Nie było to niebezpieczne, ponieważ nic nie jedzie z naprzeciwka. Ale jednak kawałek zanim pojedziemy, zobaczymy póki... No złapiemy jak prędkość przekroczy albo coś innego zrobi. O, tutaj już trochę niebezpiecznie wyjechał, ale za to mandatu bym nie dawał, bo jednak nie stworzy jakiegoś niebezpieczeństwa. Teraz pewnie zwolni, jak zobaczy, że jedzie policja za nim. Trochę to za blisko jego podjechałem. Albo po prostu nie chcę wymijać, bo z naprzeciwka ludzie jadą, no zaraz to zobaczymy. O, widzę, że już przyspiesza coraz bardziej. Do 50 tu jest, więc nie wiem, czemu nawigacja mi pokazuje do 70, więc jak zobaczy, że jedzie powyżej 50, to go złapiemy oczywiście. Wiecie co, ja mam taki pomysł, że ja podjadę sobie teraz na sygnałach do przodu i po prostu gdzieś się ustawię tak, żeby mnie nie widział i po prostu jak zobaczy, że przekroczył jakąś prędkość, to w sensie przekroczył prędkość, to go złapiemy dopiero. O, widzę, że jechał 70 teraz, więc już teraz prędkość przekroczył nieźle, o 20 mil na godzinę. Kaspir, z tego co pamiętam, mi pisał, że jak przekroczą 30 mil na godzinę w Ameryce, to po prostu wiecie, co ten chłop robi w ogóle teraz. Dobra, jeszcze za reckless driving go złapiemy. Proszę się zatrzymać. Dobra, w sumie niech on tak tutaj sobie stoi, bo przynajmniej nie ucieknie. Nie wiem, czy powiedziałem wam do końca, to... Kaspir mi napisał, że jak przekroczą prędkość jakieś 30 km na godzinę. Nie wiem, czy ten chłop nie chce uciekać przypadkiem, więc proszę od razu o opuszczenie pana pojazdu. Widzę, że się poci denerwuje i powtórzę to, bo już nie wiem, czy powiedziałem, czy nie. Kaspir napisał w komentarzach, że w Ameryce jest takie coś, że jak się przekroczy prędkość o 30 mil, czyli tam jakieś pewnie 50 km na godzinę, coś takiego, to po prostu możesz nawet trafić do więzienia. Nie wiem, czy to prawda, ale no tak napisał. Dobra, proszę pana, przekroczył pan prędkość o 20 mil na godzinę. Jeździł pan też bardzo niebezpiecznie. No i w sumie tyle, dlatego proszę pana o okazanie jakiegoś dokumentu. Dobra, sprawdzimy go po prostu tutaj w bazie. Michael Adams, widzę, się nazywa. No i też poprosimy o sprawdzenie jego pojazdu. Przeszukamy oczywiście też, bo no jednak może coś nielegalnego przewozić. Nie wiem, czemu ciężarówką tak zasuwał, no ale widzę, że wszystko z nim jest ok. Dobra, no to widzę tutaj też, że w nic w pojeździe nie przewozi nielegalnego. Dobra, to może tutaj mój partner przeszuka go. O dobra, przeszukuję go, to zaraz mu zrobimy. O, fentanyl przy nim znaleźliśmy. O dobra, to jeszcze jakieś narkotyki, to ciekawie. Dobra, jeszcze tutaj ja już panu zrobię po prostu test na obecność alkoholu we krwi oraz też na narkotyki zrobimy mu test. Dobra, tu jeśli chodzi o alkohol, to jest wszystko git. W ogóle teraz sobie uświadomiłem, że tutaj jest ta autostrada szybka, więc od razu po tym call-outcie będziemy mogli nią jechać. A tam mi się wydaje, że łatwiej będzie można znaleźć kogoś, kto przekracza prędkość. No dobra, jest pan aresztowany oczywiście pod zarzutem posiadania narkotyków. O kurde, ucieka teraz, no ciekawie. Dobra, na ziemię, na ziemię. Ja bym nie uciekał tutaj, bo jednak na pustyni to trudno uciec trochę. Możemy jeszcze mu dać tutaj też nakaz aresztowania za utrudnianie, wiecie, aresztowania, czy tam po prostu stawianie oporu przy aresztowaniu. Nie wiem, czy jest coś takiego tutaj, no, czy można coś takiego mu wpisać. No ale dobra, zaaresztowaliśmy oczywiście go. Po jego pojazd też wezwiemy tutaj tą traka. W ogóle mam dla was jedną taką prośbę. Napiszcie, po co tutaj jest taka opcja, jak zadzwoń po ubezpieczenie pojazdu, w sensie po ubezpieczyciela. Powiedzcie, w jakich sytuacjach po prostu mogę po niego dzwonić, bo w sumie nigdy tego nie robię. Zawsze po tą traka. No dobra, jest pan oczywiście tutaj aresztowany. Niech pan jeszcze tutaj chwilę poczeka. Zaraz przejedzie patrol po prostu po pana. My oczywiście go wpiszemy tutaj do kartoteki. Michael Adams. No i tak, najpierw stworzymy mu tutaj mandat. To tak, przekraczanie prędkości pomiędzy 16 a 25 km na godzinę. Reckless driving, czyli taka niebezpieczna jazda. No i w sumie tyle, to dwa mandaty na razie. No i stworzymy też tutaj nakaz aresztowania. Fentanyl, z tego co pamiętam, posiadał tylko. No dobra, jeszcze może coś mu tutaj wpiszemy. O, i tutaj zobaczcie, znalazłem taką opcję jak resisting arrest. I to jest po prostu stawianie oporu przy aresztowaniu, więc w sumie to zaznaczymy. Bo też stawiał opór, oczywiście. No i w sumie tyle, no to za te dwa przestępstwa tutaj go aresztujemy. Zaraz my też pójdziemy wręczyć mandat po prostu za przekraczanie prędkości, bo oczywiście za to też, tak jak mówiłem, jest mandat. 1360 zł będzie musiał pan zapłacić. W sensie dolarów, no ale już tam mniejsza. Dobra, proszę tutaj poczekać, zaraz policyjny transport po pana przyjedzie. My tutaj poczekamy oczywiście na niego, a zaraz jedziemy na autostradę.
O dobra, złapaliśmy przed chwilą jakiegoś typa, który przekroczył prędkość. Raptem tam 3 mile na godzinę, no ale zawsze coś. Naprawdę, taki duży trafik dzisiaj jeździ, w sensie takie korki, że nie mają gdzie przekraczać tej prędkości, bo co rusz i tak muszą zwalniać. Dobra, chodź tutaj chłopie za mną, może w ogóle tym lizakiem mu tak, o, zrobię. Nie wiem, czemu szyby nie otworzył, tylko ją rozbił, ale mniejsza GTA. Dobra, niech tutaj chłop stoi sobie. Albo dobra, niech jedzie tutaj, bo tutaj jest większa, wiecie, wysepka, więc tutaj się zatrzymamy. No dobra, chodź tutaj bliżej mnie. No i dobra, podchodzimy. Dzień dobry, proszę pana, powód zatrzymania to jest przekroczenie, nieznaczne przekroczenie prędkości. Więc proszę pana, proszę o okazanie dowodu rejestracyjnego auta, ubezpieczenia oraz pańskiego licencji, w sensie prawa jazdy. Dobra, widzę, że odmówił podania dokumentu o ubezpieczeniu pojazdu, więc może tutaj z nim być jakiś tu problem. Okej, dobra, nazywa się on Markus Bentley, ale auto należy do kogoś innego. Dobra, sprawdzimy go w bazie oczywiście. Czyli Markus Bentley, chyba dobrze napisałem, zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, sprawdziliśmy, tak jak mówiłem, tego typa, z nim jest wszystko ok. Auto należy do tego Chrisa Jacksona, z nim jest też wszystko ok, ale samochód nie posiada ubezpieczenia aktualnie. Dlatego no będzie niestety pan musiał wracać na pieszo albo po prostu po taksówkę dla pana zadzwonimy. Może zapytamy się o ten dokument, bo czemu nie? A w ogóle zobaczcie, ubezpieczenie pojazdu nie to, że mu się skończyło, tylko w ogóle go nie miał, a to jeszcze inaczej to ten. No to trochę bardziej mam przerypane, dobra. Czemu, czy ty wiesz? Nie, dlaczego ty kierujesz bez ubezpieczenia? Zapytamy się tego typa. Powiedział, czy to jest nakaz posiadania, w sensie czy trzeba to mieć. No, no chyba trzeba mieć. No dobra, proszę pana, poproszę o odmuchnięcie tutaj walkomat, sprawdzimy pana trzeźwość. Dobra, z nim jest wszystko ok. Dobra, proszę pana, poproszę o opuszczenie przez pana pojazdu oraz w sumie też przez wszystkich, bo samochód nie jest zdatny do użytku, w sensie po prostu nie można nim kierować. Proszę pana, jeszcze tutaj pana przeszukam dla pewności. No i otrzyma pan oczywiście mandat za jeżdżenie bez w ogóle ubezpieczenia pojazdu. O, znaleźliśmy przy nim heroinę, to jeszcze lepiej. Nie wiem, co tak dużo ostatnio osób tutaj w GTA heroinę posiada, no ale dobra, w sensie ogólnie narkotyki. Dobra, no to jest pan aresztowany oczywiście pod zarzutem posiadania narkotyków. Jeszcze podejdziemy do tego typa, też go sprawdzimy, bo możliwe, że on też posiada. Dobra, to poproszę pana o okazanie tutaj dokumentu. No po prostu ten, a samochód należy do niego. Dobra, czyli on jest właścicielem tego pojazdu. I teraz tak, kto powinien dostać mandat? Tamta osoba, czyli tamten typ powinien dostać mandat za jeżdżenie pojazdem bez ubezpieczenia, a ten powinien dostać mandat za to, że ma samochód bez ubezpieczenia. Tak chyba moim zdaniem to powinno być. No dobra, jeszcze pana tutaj przeszukamy, bo może też posiadać jakieś narkotyki. Zrobimy też tutaj badanie, nie, wszystko z nim ok. Zrobimy jeszcze tutaj badanie na ten, na obecność narkotyków w organizmie. Dobra, z nim jest wszystko ok. Dobra, proszę pana, to pański pojazd zostanie odholowany. Proszę pana, jeszcze mógłby pan tutaj na chwilę poczekać. Zaraz po Ubera zadzwonię dla pana. Tutaj jeszcze panu sprawdzimy, zrobimy test na obecność narkotyków we krwi, tak samo, czy tam w organizmie, nie wiem w sumie jak to się nazywa. Przeszukamy też auto tutaj dla pewności, bo może w nim też znajdziemy coś nielegalnego. Wtedy w ogóle właściciel tego auta będzie... O, znaleźliśmy tłumik. No dobra, to właściciel tego auta też jest aresztowany. To jeszcze lepiej. Dobra, to proszę pana, jest pan również aresztowany pod zarzutem posiadania nielegalnego w ogóle posiadania tłumika. No dobra, to idziemy panu wręczyć tutaj mandaty oraz nakazy aresztowania. To tak, Markus Bentley to ta osoba, która kierowała pojazdem. Widzę, że tutaj dostała kiedyś mandat 2 lata temu za jeżdżenie, za niebezpieczne jeżdżenie ogólnie. No dobra, to tutaj tak. Przekroczenie prędkości poniżej 15 km na godzinę. Jeżdżenie bez ubezpieczenia pojazdu. No i w sumie tyle, dobra, to tutaj dajemy już mu mandat. I oczywiście tworzymy tutaj raport aresztowania, tak dokładnie to się nazywa. No to tutaj oczywiście za posiadanie narkotyków, dokładnie posiadał heroinę chyba, z tego co pamiętam. No dobra, to tutaj tworzymy to. No i wszystko akceptujemy, zaraz tutaj po pana przyjedzie po prostu policyjny transport. A jeszcze tego drugiego typa trzeba ogarnąć. No to Chris Jackson, to tak, dostaje mandat za posiadanie samochodu, który nie ma ubezpieczenia. Chyba jest coś takiego. Słuchajcie, bo ja nie mogę znaleźć takiej opcji, więc możecie napisać, czy jest mandat za posiadanie samochodu, który nie ma po prostu ubezpieczenia. To na przyszłość będę wiedział. No dobra, no ale tworzymy mu nakaz aresztowania za posiadanie też narkotyków. Nie, on posiadał coś tam z bronią, w sensie ten, w sensie broni. No dobra, pasuje chyba tylko posiadanie zabójczej broni, bo nie mogę innego znaleźć. No to stworzyliśmy mu już raport aresztowania. Widzę, że tutaj też był rok temu aresztowany za utrudnianie wymiaru sprawiedliwości, cokolwiek to znaczy. Dobra, zadzwonimy po transport dla tych dwóch osób. Niech przejadą się już jednym, bo w sumie nikomu to nie będzie przeszkadzało. Oczywiście jeśli chodzi tutaj o pojazd, to zostanie on odholowany.
Oczywiście na parking policyjny, bo przeżywają bardziej ten samochód, bo może coś znajdą, wiecie. No, rozumiecie. Widzę, że już transport po nich przyjechał, ja wsiadam tutaj do radiowozu i lecimy dalej sobie po prostu na służbę. Dobra, dostaliśmy wezwanie, że ktoś ucieka z więzienia i jeździ niebezpiecznie. No to jak ucieka z więzienia, to jeździ niebezpiecznie generalnie, to chyba wiadomo. Dobra, i mamy pościg generalnie za tym typem, więc ja tutaj już wzywam wsparcie, czyli K003 do 00. Potrzebuję dwie jednostki ruchu drogowego wsparcia, ponieważ jadę za... Kurde, jak to auto się nazywa? Szybko. Jadę za Kwetem, Kwet T3. No i potrzebuje wsparcia. Na razie więcej wsparcia nie potrzebuje, raczej sobie z nim poradzimy. No ale też K003 do 00 proszę o pozwolenie na użycie broni w celu strzelania w opon, aby zatrzymać pojazd. Dobra, dostaliśmy pozwolenie, to mogę sobie tutaj strzelać po oponach. No dobra, już się chyba zatrzyma, no to ten pościg nie był jakiś ultra trudny, dobra. Proszę na ziemię, na ziemię, na ziemię, na ziemię. Oczywiście odsuwamy go od samochodu, żeby tutaj nie próbował do niego wsiąść. Nie wygląda w sumie jak więzień, no ale okej, dobra. No to go oczywiście aresztujemy. Tutaj, o już, ta osoba się nim zajmie. Ja sprawdzę w ogóle te auto, do kogo to auto należy. Na razie strefa jest wyłączona z ruchu, więc proszę tutaj nie ten. Sprawdzimy to auto, jak już powiedziałem tutaj, do kogo ono należy i w sumie czy wszystko z nim jest okej. Dobra, samochód należy do Ellie Kellier, ale nie jest zgłoszony jako poszukiwany czy coś. O, widzę, że ma tak, nieoznakowany tablet, to są chyba tabletki. Nożyce do drutu posiada i też muszę przetłumaczyć, bo nie wiem, co to znaczy to ostatnie. Worek marynarski, nie wiem, co to jest, wypełniony workami białego proszku, no dobra. No to auto oczywiście zabieramy po prostu, w sensie tą serwis po niego przyjedzie. Jeśli chodzi o tego typa, to ja go wezmę tutaj na bok po prostu, żeby na boku to wszystko zrobić i włączymy tą strefę do ruchu, bo jak widzicie, trochę korek się tutaj znowu zrobił. Oni wezwali nas, czyli grupę Speed, chyba po to, bo myśleli, że będzie jakiś gruby pościg, no ale w sumie poradziliśmy sobie dosyć szybko. Dobra, sprawdzimy jeszcze, jak ten typ się nazywa. Adam Czernobyl. O, to sprawdzimy go sobie tutaj w bazie. Dobra, wszystko z nim jest ok, no to git. No to proszę pana, jeszcze pana tutaj przeszukamy oczywiście, bo jednak nie wiem w sumie, czy on uciekł z więzienia, czy on po prostu był, wiecie, na spotkaniu. Nie wiem w sumie, o co tutaj chodzi. Dobra, o, fentanyl przy nim znaleźliśmy. Ok, i rusty spoon, nie wiem co to jest, zaraz zobaczę. Zardzewiałą łyżkę, no dobra, nie wiem, czy to jest jakieś podejrzane, ale ok. No dobra, to wzywamy oczywiście po niego policyjny transport, żeby po niego przyjechał. Ja jeszcze tutaj stworzę tutaj nakaz, w sensie po prostu raport aresztowania. Tak, miał mandat kiedyś za kierowanie bez licencji, a teraz stworzymy mu nakaz za posiadanie narkotyku, teraz to fentanyl. Jak skoro był w więzieniu, to nie wiem skąd przy sobie miał to, że oni tam nie znaleźli przy nim. Oraz reckless driving oczywiście. No i przekroczenie prędkości, bo skoro jechał, to też przekroczył prędkość, ale widzę, że nie ten. Nie sprawdziliśmy, ile dokładnie przekroczył prędkość, więc już tego mu nie będę dawał. No i w sumie stworzyliśmy już tutaj nakaz aresztowania, więc też tak jak mówiłem, po niego już policja tutaj jedzie. Tutaj niech mój partner wsiada do radiowozu. No i w sumie to na tyle, wracamy teraz do miasta, bo już trochę za długo jesteśmy poza nim. O kurde, co tu się stało. Dobra, ja stąd jadę, nie chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Jeszcze tak na koniec włączę strefę do ruchu i ja uciekam. Wracamy do miasta. O dobra, dostaliśmy wreszcie jakieś wezwanie dla grupy Speed, które prawdopodobnie skończy się pościgiem. Musimy zatrzymać jakąś osobę, która prawdopodobnie posiada narkotyki przy sobie, w sensie przewozi te narkotyki. Widzę, że stoi on za autobusem, więc na razie czekamy, póki on nie pojedzie. I w sensie go zatrzymamy zaraz, jak sobie pojedzie, nie będziemy tam jeździli obok niego. Dobra, on sobie już tutaj pojechał, więc ja go zatrzymuję do kontroli. Policja, proszę się zatrzymać. I teraz tak, on ucieka, czy co on robi? Dobra, wyjadę przed niego, bo chyba, nie wiem, czy on się chce zatrzymać. Dobra, chyba się chce zatrzymać. Ja może zrobię coś takiego, że teraz zaznaczę, żeby jechał za mną i wjadę gdzieś tutaj, jak widzicie, o, w coś takiego, żeby po prostu nie mógł uciec. No, jedź, przyjedź, przyjedź do mnie, przyjedź tu. Zastawimy go jeszcze, żeby nie mógł uciekać sobie tak swobodnie. Tylko tak w drugą stronę też, że też jak on zacznie uciekać, żebym po prostu mógł szybciej jechać. W sensie gonić go. Dobra, chyba rozumiecie, o co chodzi. Śpieszę się i teraz ten... O kurde, on ucieka! Właśnie o to mi chodziło, proszę się zatrzymać. Proszę się zatrzymać. O kurde, potrącił kogoś, wsparcie potrzebuje. Proszę się zatrzymać, dobra, strzelam w opony. Co się dzieje teraz w ogóle? Dobra, mamy wsparcie, chodź za mną, chodź za mną. Chodź, chodź, chodź do radiowozu, szybko. Jaki tutaj był oddział? 027 do 00, potrzebuje dwie grupy wsparcia na miejsce zdarzenia, ponieważ został potrącony policjant. Kurde, strzela do nas, strzela go do nas.
Co tu się dzieje? Tamten idzie tamtego drugiego złapać. Potrzebuje wsparcia, potrzebuje jeszcze jeden oddział wsparcia i potrzebuje też karetki na miejsce. Kurde, zaraz jeszcze po karetkę zadzwonię. Fuck. Dobra, idę się schować tutaj. Kurde, co się dzieje? Wzywam już karetkę, bo się na pewno zaraz przyda. Co najmniej jedna. Nie chcę go zabić, chcę go złapać po prostu, ale nie wiem, czy nam się go uda złapać. Dobra, paralizatorem strzelam. O kurde. Co tu się dzieje teraz? Na ziemię, będę strzelał. Na ziemię, policja. Nie strzelajcie do niego, no już go aresztuję. O kurde, strzelił do mnie paralizator. Nie, to policjant. Co tu się dzieje? Dobra, zabiliśmy go chyba. Czekajcie chwilę. Tamten... Złapali tego drugiego typa, czy nie? Bo już nie wiem. Nie, tamten drugi typ chyba uciekł. Czekajcie, lecimy go złapać, bo kurde, tamta oczywiście sobie nie poradziła, bo czemu by nie? Co tu się właśnie stało? Widzieliście to? Ja nie wiedziałem, co ja mam mówić, szczerze powiedziawszy. Gdzie ten drugi typ uciekł? Aha, dobra, widzicie, chyba se pod ziemię wpadł. Nie no, mapa editorem patrzy, że go tutaj nie ma. Dobra, nie wiem, uznajmy, że drugi typ po prostu uciekł, bo jak widzicie, no po prostu zniknął. Bo go tutaj nie ma. On nie jedzie przypadkiem tą taksówką. Proszę się zatrzymać. Kurde, potrzebujemy wsparcia. Jeszcze jeden. Co tu się dzieje? Dobra, będę strzelał, bo jak widzicie, no nie ma szans, żeby go złapać. Kurde. Jezu, uciekł nam. Musimy górą polecieć. Co tu się właśnie dzieje? Dobra, będę strzelał, bo on nam w innym przypadku ucieknie po prostu. Dobra, dostał chyba. Mam nadzieję, że ten trup tam sobie leży. A, dobra, leży ten trup. Zaraz go przeszukamy, więc kurde, żeby koronera nie wezwali. Bo ja chcę się tamtym chłopem zająć. Dobra, będę strzelał, bo kurde, on ucieknie w innym przypadku. Kurde, no zabiję go zaraz, jeśli będzie uciekał. Albo sam się zabije, bo już widzę, że mi powietrze schodzi. Jeszcze nie tego strzeliłem. O kurde, chyba zabiliśmy osobę bezbronną, która nie była winna. Ja pierdzielę, co tu się dzieje, ale przypał będziemy mieli, dobra. Kurde, proszę się zatrzymać, będę strzelał. Dobra, strzelam już, nawet go zabić. O, dobra, właśnie to zrobiłem. Nie wiem, co się teraz dzieje. Generalnie, dobra, weźmiemy od niego dokumenty. Spróbuję go najpierw może uratować. Ej, kurde, on przeżył. Co tu się dzieje? Nie, on nie Co? Dobra, nie wiem, co tu się stało najlepszego. Spróbuję go uratować w sumie. Ja generalnie nie wiem, co tu się dzieje, nie chcę wnikać. Zaraz nam wyskoczy informacja, czy go uratowaliśmy, czy nie, bo jak go nie uratowaliśmy, to go przeszukam i... O, żyje i ucieka! Co tu się dzieje, kurde? Ja już nie mam... Ja nie wiem, co ja mam robić generalnie. Dobra, kurde, stój. No nie złapiemy go nigdy. Kurde, potrzebuję wsparcia, jeszcze jednego wsparcia, kurde. Proszę się zatrzymać, którego ja mam strzelać? Tamtego chyba. No zabij tego typa, dobra, zabijamy go, ale heada dostał, już nie mam siły na tego typa. Przeszukam go jeszcze tutaj, wezmę jego dowód, w sensie zobaczę, jak on się nazywał. I nie wiem, czy będę w sumie mógł i zadzwonię po koronera, no widzicie. Dziwne te wezwanie, naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, widzę, że miał dziwne rzeczy, więc lepiej zamknę tutaj te okno. Dzwonię po koronera, który się tutaj nim zajmie, a my wracamy na miejsce tamtego poprzedniego tego typa. A nie, bo my jeszcze jednego typa przecież zabiliśmy przez przypadek, to tam po niego też pewnie po koronera będę musiał zadzwonić. Teraz to sobie w dupę wsadźcie to wsparcie. Dobra, spróbuję jeszcze go uratować tego typa, bo jak widzicie, on dostał tylko jedną kulkę i z jednej kulki zginął, z jednej kulki w plecy. Nie, może nam się uda go uratować, bo jak nie, to będziemy mieli przypał za tą akcję. No ale wsparcie nam w ogóle nic nie pomogło, no podjechało tam chyba z 5 radiowozów i oni stali w miejscu, a my musieliśmy za dwoma gonić. No niestety, osoba nie przeżyła, no to będziemy mieli przypał. No chyba, że powiemy, że inni nam nie pomogli, sami musieliśmy wykonywać, to może wtedy aż takiego przypału nie będzie. Dobra, no dzwonię po koronera, nic więcej nie mogę tutaj zrobić, jeszcze wracam na tamto wcześniejsze miejsce zbrodni. Gdziekolwiek one było, a tutaj było, dobra. Dobra, jeśli chodzi o tego typa... przeszukam sobie może jego ciało, może znajdziemy coś nielegalnego, choć w sumie już i tak wsadzić go do więzienia raczej nie wsadzimy. Zadzwonię może po koronera. Dobra, nic nie miałem nielegalnego, zadzwonię tutaj po koronera, żeby nim się zajęli. A ja podejdę jeszcze jego auto, przeszukam, może to auto należy do kogoś innego. Znalazłem narkotyki, widzę.
To nieźle, dobra. Sprawdzimy jego auto, przeszukamy, zobaczymy do kogo to auto należy. Nie wiem, gdzie mój partner policyjny się podział, chyba tam został gdzieś. Widzę, że ma narkotyki, czyli dokładnie heroinę oraz silencer. Nie wiem, co to jest, zaraz sprawdzę. To jest tłumik, no dobra. Zobaczę jeszcze do kogo ten pojazd należy. Choć w sumie nie znamy danych tamtych dwóch innych osób, to w sumie ustalą śledczy. Właśnie, w sumie może wezwiemy tutaj jakąś, nie wiem. Dobra, wezwałem CBŚP, bo w sumie oni się powinni tym zająć. Nie wiem, dobra, jeśli chodzi o te auto, ja te auto odholuję do serwisu, bo i tak oni będą te auto dokładnie przeszukiwali niż ja. O, wiecie, CBŚP tu przyjechało, tylko żeby oni teraz zajęli się tymi ciałami, nie? A nie mną. Dobra, nie wiem, słuchajcie, ja już będę kończył odcinek, tutaj mój partner wsiada, jedziemy na komisariat zakończyć służbę. Kurde, słyszę, że już mi głos trochę siada. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Przypominam, 60 łapeczek w górę, to w kolejnym tygodniu zobaczycie kolejny odcinek z LSPDFR, a 120 łapeczek, jeśli uda wam się wbić, a wierzę, że wam się po prostu to uda, no to będzie odcinek z jakimiś fajnymi wezwaniami i ogólnie z antyterrorystami. Więc naprawdę polecam wam wbić te 120 łapeczek w górę. Zapraszam również do zostawienia subika na moim kanale. Zapraszam was również na Discorda. Do następnego, siema, no i cześć! Thank you.